pytania dzisiejszego wybrałem zespół, który cofa mnie w czasie do lat mojej młodości, kiedy to w latach 70. studiowałem język angielski, często przebywałem wtedy w Londynie w czasie wakacji i poznałem wówczas na koncercie takich czarnoskórych muzyków z Gany, którzy nazywali się Osibisa. Grali znakomitą muzykę. Śpiewali wprawdzie po angielsku, no ale była to muzyka zdecydowanie inspirowana rytmami Afryki. Wybrałem ich dlatego, że da mi to pretekst, aby w przyszłym tygodniu popłynąć na falach naszej audycji do Ameryki Południowej. Osibisa zaśpiewa bowiem o tym, że w Brazylii pije się bardzo dużo kawy. A my się już z Państwem żegnamy. Dziękujemy za wspólny wieczór. Grzegorz Bociański i Jurek Sysak. Coffee in Brazil. No tea, no tea, or tomato juice. You say.